Bądź pochwalony Jezus Chrystus. 10 kwietnia 2020 roku. Katecheza 31. Mówię tak cicho, dlatego że jestem w trakcie przygotowań do liturgii Wielkiego Piątku, czyli dnia dzisiejszego. Jesteśmy w kościele, w tym miejscu, gdzie za chwilę rozpocznie się liturgia transmitowana dla wszystkich. Dzisiejsze czytania na mszy świętej będą mówiły o męce Jezusa. Dzisiaj będzie to samo czytanie, które było w Niedzielę Palmową, tylko że będzie uroczyście śpiewane. Miałem radość, zaszczyt uczestniczyć właśnie w liturgii Wielkiego Piątku razem tutaj z ojcem proboszczem na prezbiterium. Skoro ojciec proboszcz jest, któż bardziej może nam o krzyżu parę słów powiedzieć, jak nie właśnie ojciec proboszcz, czyli pasterz tej parafii. Ojcze, dlaczego ten krzyż jest taki ważny w życiu człowieka? To mówi mi teraz do dzieci. Tak. Żeby te dzieci zrozumiały. Tak. Dzieciom jest trudno mówić o krzyżu, bo dzieci raczej wolą zabawę, wolą coś przyjemnego. No ale wiemy też, że spotykają nas trudne rzeczy w życiu. Tego nie chcemy, ale one przychodzą. I w takich trudnych rzeczach, które nas spotykają, w takich trudnych doświadczeniach, bo przecież chorują dzieci, są głodne, są biedne dzieciaki, są pozbawione różnych przyjemności. I tym dzieciom w sposób szczególny towarzyszy Jezus, który właśnie ma doświadczenie krzyża, bo sam niósł krzyż, sam poniósł śmierć na krzyżu, sam był niesprawiedliwie osądzony, zdradzony, oskarżony, wyrzucony z miasta, ostatecznie ukrzyżowany, przebity włócznią żołnierza. On tego doświadczył, a więc na nas przychodzą takie różne trudności, ale nam jest zawsze łatwiej wtedy, kiedy jesteśmy z Jezusem. Ten krzyż Jezusa jest potrzebny dla nas, bo przed nami jest długie życie. My mamy różne przygody dobre i przygody złe. Jezus zawsze nam z tego krzyża pokazuje, że krzyż nie jest końcem, to nie jest taka rzecz dla nas ostateczność, ale po krzyżu, bo krzyż jest związany ze śmiercią też, i po krzyżu, po śmierci, po czymś ciężkim, po czymś trudnym jest niebo, jest radość, jest zmartwychwstanie, jest życie. No i ten krzyż jest nam potrzebny, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że idziemy do nieba. A żeby dostać się do nieba, trzeba iść z Jezusem, który umarł na krzyżu dla nas. Za nasze grzechy, za nasze złości, za naszą taką... za wszelkie złe czyny, które popełniamy w życiu, tak? Jezus umarł na krzyżu. Dziękuję ojcze proboszcze. Myślę, że to nie tylko dla dzieci, ale chyba dla każdego z nas, bo w sumie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Bardzo dziękuję. Puszczam ojca proboszcza i pewnie sam dzień na adoracji. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Dzięki. I katechizowane przez pana Jarka. Dziękuję. Życzę wam dobrych świąt. Niestety jesteście w domach, siedzicie w domach. Nie, macie zakaz chodzenia do szkoły i do kościoła. To jest bardzo przykro. Jest to bardzo smutna wiadomość. To jest jakiś krzyż. Tak, to jest właśnie też krzyż, nie? Że musimy teraz być tam, gdzie nie chcemy. Jezus był na krzyżu, nie chciał tam może być. Znaczy on chciał być, bo z miłości, ale nikt nie chce być na krzyżu. Tylko Jezus wziął taki krzyż, że po prostu przyjął to właśnie w posłuszeństwie tak, do Boga, bo wiedział, że z tego krzyża będzie dla nas życie, zbawienie, niebo. Dziękuję ojcze. Słowo pasterza. Przypomina mi się taka historia, którą dzisiaj słyszeliśmy na mszy świętej jako pierwsze czytanie. Dzisiaj pierwsze czytanie było z księgi Izajasza. Izajasz, prorok, który 770 lat przed narodzeniem Jezusa napisał w księdze o cierpiącym słudze Jahwe. Współcześni Izajaszowi pytali się: słuchaj Izajasz, o kim ty piszesz? O kogo tu chodzi? Kto to jest jakiś, że będzie cierpiał, nawet nie otworzy ust swoich, że będzie zbity na śmierć, że oręduje za przestępcami? O kogo chodzi? I wtedy Izajasz odpowiadał, nie wiem, to mówię to, co Bóg mi daje, mówię o kimś, kto przyjdzie. A kiedy przyjdzie? Jak będzie wyglądał? Jak będzie miał na imię? Odkupi ludzi z grzechów. Nie wiedział kiedy, nie wiedział jak. I wielu na pewno patrzyło na Izajasza, takie kolejne jakieś obietnice, takie jakich teraz słyszymy czasem dużo.
nagle się budzą ludzie, którzy mówią, tak, ja wiem, co to wszystko znaczy, co to ma wszystko oznaczać. Ale Izajasz, to co zapowiedział, to się sprawdziło. Czyli to jest dowodem wiarygodności proroka. Przyszedł Zbawiciel, któremu było na imię Jezus. I dokładnie to, co on zapowiadał, Izajasz, spełniło się właśnie w Jezusie Chrystusie. 770 lat przed narodzeniem Jezusa. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy moja żona przygotowywała sernik, dokładnie musiała wziąć pod uwagę wszystkie składniki, jakie wchodzą w skład przepisu. Nie mogła stwierdzić, nie, no dobra, no to no mąkę, nie, no dobra, mąkę wezmę, a potem wezmę trochę jakiegoś proszku do pieczenia i nie, no co tam jeszcze wziąć? Nie, sernika nie, sera nie, to może zamiast sera wezmę rybę na przykład, nie? Albo w ogóle nic nie wezmę, upiekę trochę masła. Wszystkie składniki muszą być dokładnie dobrane według przepisu. I tak ten dzisiejszy dzień przypomina mi, że są ludzie, którzy głoszą chrześcijaństwo, głoszą wiarę bez krzyża. To tak jakbyśmy wzięli ten przepis na ten sernik mojej żony, który pachnie w całym domu i zrobili go bez sera, dalej nazywając go sernik. Tak zapewniam was, że jest mnóstwo ludzi, oni chyba zawsze byli, którzy chcą zrobić chrześcijaństwo bez krzyża, bez cierpienia, bez trudu. Nie mówmy o trudzie. Nie mówmy o trudzie, bo trud jest trudny. I przypominają mi się też niektórzy moi uczniowie, którzy mówili, Panie Jarku, gdyby tak po prostu było, że w kościele by mnóstwo było piosenek, pieśni, perkusja i nie mówiłoby się o tym, że jest cierpienie, że jest trud, że jakiś tam... Ach, mój Jezu, jak ty cierpisz. Po prostu, gdyby były takie fantastyczne piosenki, to pełne ludzi by przychodziło do kościoła. Słuchajcie, nie trzeba daleko szukać. Na zachodzie jest mnóstwo kościołów, które mają taką filozofię, to się nazywa Jesus Prosperity. Czyli jak będziesz wierzył w Jezusa, Jezus ci będzie błogosławił, Jezus cię uzdrowi, uleczy twoje relacje. Relacja z Jezusem jest fantastycznym pomysłem na biznes, na zdrowie, na relacje. Po prostu chcesz mieć pomyślność, wierz w Jezusa. Dzisiaj nawet w telewizji oglądałem taką relację z pewnego kościoła amerykańskiego, który uważa się za kościół chrześcijański. Przychodzi tam regularnie 5000 ludzi. Zjeżdżają się nawet z całych Stanów, spoza Stanów, żeby posłuchać konferencji. To wszystko wyglądało no, z pozoru fenomenalnie, wiecie? Po prostu nawet ten główny prelegent miał takiego kogoś, kto występował przed nim. To w muzyce, w koncertach muzyki się nazywa supportowaniem. I supportował tego głównego kasnodzieje. Muzyka grała, gitarki, organy. Perkusja, całe instrumentarium, światła, lasery, dyby. I kiedy już wprowadził ludzi w taki nastrój, aleluja, jest, jest, modlimy się, tak, Bóg jest, Bóg nas prowadzi. Wtedy wychodził ten główny kaznodzieja, ludzie się kiwali, machali, halleluja. Tylko nie było jednej rzeczy w tym takim fantastycznym show. Nie było krzyża. Nie ma krzyża, nie ma zmartwychwstania. Nie ma najpierw pełnego grobu, nie ma pustego. Nie ma radości bez przejścia przez grób. No i najważniejsze, słuchajcie, kluczowa rzecz. Nie ma naszego zmartwychwstania, ani nadziei zmartwychwstania, że jest coś jeszcze więcej oprócz końca trumny piachu, jeśli by Jezus nie zmartwychwstał. Teraz to światełko z tyłu, które mam. O, takie to, o tutaj. To nie jest światełko. To jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Właśnie przeskoczyliśmy ze dwie i pół godziny w naszym nabożeństwie. I tam jest Najświętszy Sakrament. Jest żywy Jezus pod postacią chleba, który teraz symbolizuje Jezusa, który został zabity i został odłączony, wyłączony ze świata żywych. Ale my wiemy, że to właśnie to światełko, może nie na darmo, rzeczywiście stąd, z pozycji kamery widziane jako światełko, jest naprawdę światłem.
nie światełkiem, nie wspomnieniem Jezusa, który kiedyś tam może hen wyjdzie z grobu, ale to jest światłem, które jest żywe, jest żyjące. Czekamy do niedzieli.